Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Construction Simulator. No i proszę Państwa, nasza nówka sztuka maszyna, świeżutko co kupiona, no ale nie przedłużając, my tu mamy już wybrane zlecenie, mamy porozmawiać z Hejpem, także Wy możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić suby, jeżeli jeszcze nie subujecie kanału, to pamiętajcie, aby to zrobić i kliknąć dzwoneczek, by dostawać powiadomienia. Natomiast my przenosimy się, gdzie my się mamy przenieść? My się mamy przenieść, słuchajcie, o kuźwa, daleko, bardzo daleko mam się przenieść. No dobrze, to skoro tak, to ja proponuję, aby ogarnąć to może tą oto maszyną, ze względu na fakt, że będzie szybciej, ale jest 2,5 km, słuchajcie, prawie do celu, to ja to zrealizuję poza wizją, tak żeby za bardzo wam tam głowy nie zawracać takimi pierdołami jak przejazdy. No i pojadę sobie tutaj oczywiście skrótem, czy krótszą drogą, bo po co mam ja sam tracić czas. Pabelusek, proszę Państwa, szaleje na drodze, o i tak mandat dostałem. Słuchajcie, muszę przyznać, że bardzo fajnie się jeździ tutaj po tych alejach. Fajnie to wygląda, fajny klimacik jest. No i bardzo dobrze. To już chyba, nie wiem, 11 czy 12 mandat podczas tego przejazdu, ale trudno. Dojeżdżamy prawie na miejsce, natomiast mam tutaj jeszcze pytajnik, ja trochę tych pytajników odkrywałem. I w rezultacie 100% odkryć to... A no właśnie, tutaj nie wiedziemy. Nie wiedzieć czemu. 100% odkryć to stacje benzynowe, także... No cóż. Ale my tam mamy wjechać. Dobra, wiecie co, ja mam pomysł. Dobra, następny mandat, trudno. O, albo i nie. Chłopie, no i pa jak się pcha. Następny. A ja na europejskiej mapie pochwaliłem kuźwa ruch AI, że jest inteligentny. No ale dobra, no tamten się w ostatniej chwili zatrzymał. Teraz tak. Nie mogliśmy prawdopodobnie wjechać ze względu na fakt, że trzeba do Hejpa tutaj podejść. No to porozmawiajmy, zobaczmy, co pan Hejp ma do powiedzenia. Congratulations on the impressive company premises. My old company in the village can barely keep up, right? From now on, all paths are wide open to you, and you get to decide what to do next. You'll see, there's plenty to do in this city. Some important stakeholders are constantly fighting for things to improve here one day, but there's no active support. There's my old school friend, Mayor Hartfield, the tourism officer Pam, the exciting and not to be underestimated tech entrepreneur Sky Dunner, and the rough around the edges harbor master Liam O'Reilly. They are your go-to people when it comes to exciting and well-paid jobs. If you want to make a difference here, meet them and find out what they're up to with the city. Good luck to you. Take care and see you soon. No i elegancko. No dobrze, czyli my już wiemy, ponieważ no, jakby zrealizowaliśmy wszystkie zlecenia kampanijne w Europie, no to tamte postaci są nam znane, czyli burmistrz, czyli urzędniczka do spraw ochrony środowiska, inwestor i tak dalej. A tutaj wychodzi na to, że będziemy mieli nowe postaci. No i za chwilę się z nimi zapoznamy, tylko ja tutaj bym chciał... O, młoteczek sobie zgarnąć, bo... Tak na podglądzie widziałem, że on jest. Hop. Ty kuźwa nie wcelowałeś, ty ciulu, ty. No i dobra, i to mamy. Gratulujemy, odblokowano nowe kontrakty kampanii. Czy chcesz przejść teraz do menu kampanii? Oczywiście, po to robiliśmy. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy dział turystyki morskiej. Fajna lachona nawet, kuźwa. Przestrzeń miejska, innowacyjne technologie, ta też całkiem. I szlaki wodne. No, elegancko. Słuchajcie, wydaje mi się, że tym razem, bo poprzednio zaczynaliśmy od końca i szliśmy w tę stronę, a teraz może zaczniemy od lewej i pójdziemy do prawej, czyli jako pierwsze turystyka morska. No i co tutaj ta pani
nam tutaj mówi. Przy odpowiednich inwestycjach turyści będą tu tłumnie przyjeżdżać. Plaże i ocean są tu naszymi sojusznikami. No i elegancko. I promenada, piaszczyste otoczenie. Niegdyś zachęcająca promenada przy plaży jest niestety już prawie nie do poznania. Trzeba ją posprzątać, jeśli chcemy, aby turyści i miejscowi zaczęli ponownie odwiedzać plażę. Zlecenie o szacowanych zarobkach w wysokości 418,5 tysiąca kredytów, 10 etapów budowy i czas trwania nawet taki przyzwoity, więc mamy tutaj wyrównać teren, dostarczyć materiały, dostarczyć żwir, ubijać żwir, także walec będzie potrzebny. Przyjmijmy oczywiście ten kontrakt, jak najbardziej tak. No i gdzie my to się mamy udać? My się mamy udać na odprawę w to oto miejsce, także szybka podróż. No i zobaczmy. Możesz teraz tworzyć gry wieloosobowe, kontrakty kampanii, poboczne, bla, bla, bla. Czy chcesz przejść teraz do mini gry sieciowej? No nie chcę, bo... Kuźwa, gdzie ta myszka? A tu jest. Nie chcę. Bo to ma problem. I to poważny. Ale... Zobaczymy w przyszłości. No może jakoś ta gra się poprawi. Jest i laseczka nasza. Dzień dobry pani. Porozmawiaj z urzędniczką do spraw turystyki. Chętnie. Na wycieczkę ją zabiorę. Hi, I'm happy to see a new face in the industry. I was hired to establish beach tourism for the city as a secure source of revenue and to draw upscale beach visitors and vacationers here. It's a long-term investment and an opportunity to make this city more attractive to its many residents again. Together, we'll make a few changes to transform this bleak place into a beach paradise with recreational offers and vacation facilities. This beach used to be noted in every tourist guide for this country and has always been a popular meeting place for a stroll along the water. Now, the glamour of the old days has faded and sadly, it barely looks the same. Everywhere there are sandy paths, dirt, and decay. I'm happy that your company is accepting the job to bring this place back to life. No, my też się cieszymy, tym bardziej, że będziemy z panią tutaj obcować. No i co? No i mamy wyrównać obszar i trzeba przyznać, że ten obszar jest naprawdę całkiem konkretny. Ja muszę sprowadzić spychacz. Spychacz sprowadzony, można zacząć pracę, więc wyrównajmy ten obszar, zobaczymy, jak to szybko pójdzie, ale teren jest ogromny, więc nie wiem, co oni tutaj planują to na tej promenadzie ogarniać, co tu będzie, czy jakieś, nie wiem, ławeczki, czy jakieś miejsca do jedzenia, typu stoliki i tak dalej, natomiast no, jak widzimy, roboty trochę mamy. Dopiero 8%. A tak z ciekawości tylko, zobaczmy sobie jedną rzecz, słuchajcie. Zobaczmy te zlecenia. No i oni tutaj rekomendują spychacz do wyrównania, ale równiarki nie. No to ciekawa sprawa, nie? Bo tam pisaliście w którymś komentarzu, że do równania terenu jest równiarka. No i nie ma tutaj równiarki. Takie rzeczy, czyli spychacz. Spychacz wygrywa, proszę państwa, z wszystko. The winner is spychacz. To tak czysto po angielsku. No dobra, trzeba tutaj ogarniać pracę. Bo mi się te klawisze merdają. 8% i nie rośnie. O, to czekajcie, bo może to nie trzeba jeździć jak porąbany w tej wewte, tylko może jakieś tylko górki ogarniać. Bo tam niby mamy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak w to wjadę. O, to ładny przyrost, czyli to tutaj bardziej. Te góreczki trzeba będzie merdnąć, bo nie ma sensu wszędzie jeździć. 26%, no to jak tę górkę wyrównam, to może będzie około 70, nie? Zaraz zobaczymy.
O, już 45. Nie ma tragedii. Czyli wszystkie takie właśnie pagórki to do wyrównania idą. Dobra, tutaj sobie obrócę. I ciśnij, chopie. No, może z tym 70 to przesadziłem. Ciekawa sprawa. No dobra, ale 64% już mamy, nie? No i oczywiście, jak to tradycyjnie bywa, nastaje noc. Jest po 21 czasu gry. Jeszcze tutaj przejadę raz i trzeba będzie tam po lewej stronie spychacza, jest tam dalej też taka górka, to trzeba będzie to również ogarnąć. No praktycznie no ja powinienem tutaj przejechać wszędzie, tylko komu się chce. Okej. Obkręćmy się i zobaczmy tamte tę góreczkę. Ona akurat tutaj jest na drodze, w tym pasie, więc można to zrobić w ten sposób. I od razu wyrównać wszystko, nie? No i dobra, to mamy ogarnięte elegancko. Myślę, że jeszcze ze dwa razy przejadę tędy i będzie dobrze, o ile mi to będzie zaliczało, bo to różnie bywa, bo tu chyba jeszcze jedna górka była, ale no tam jest taka malutka. Ale zobaczmy, może tutaj damy radę osiągnąć tę setkę. Albo i nie. 91%. No dobrze, to ja bym, wiecie co, ja bym może pojechał tam. Zniwelował góreczkę. Ale pojedziemy sobie całym tym pasem, to może coś jeszcze załapiemy procentów. 94, 5. O, elegancko. No dobra, i teraz mamy oczyścić plac budowy. No dawaj, spychasz, no co ty. Wygłupia mi się tutaj. No i dobra, po tych najazdach sobie tu przejadę. Gdzieś go by trzeba było odstawić, tylko nie wiem gdzie. Ło ty synu, co my tu mamy do dostarczenia? Jakie skarby? Mamy tak, dwa worki do transportu materiałów sypkich. Dwie siatki zbrojeniowe. Palety kostek kamiennych. Palety worków z betonem. Mamy jeszcze dostarczyć i rozprowadzić żwiry. Ja bym przeszedł się tutaj na ten plac i zobaczył, co gdzie idzie, bo tutaj no widać, gdzie idą towary, no ale żwir też można zrobić. To w sumie już teraz. No dobrze. Będziemy w takim wypadku potrzebowali wywrotki. No chodźmy tutaj do sprzedawcy. Mamy 372 tysiące na naszym koncie bankowym. No i teraz rzecz jest tego typu. Co kupić? Zobaczmy, ile kosztuje ten żuraw. O kuźwa, 490, to nawet nam nie styknie. Okej. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wywrotką, to my poprzednio chyba z tej skani korzystaliśmy. I ona kosztuje 120 tysięcy. Ale czy ja ją chcę kupić? Oto jest pytanie. A wiecie co? A kupmy sobie tę skaniurę. Czemu nie? 120 tysięcy, ona już będzie dla nas. No i teraz tak. Skoczymy sobie do niej. Sprowadzimy ją oczywiście na plac budowy. I zaraz będziemy działać. Tak samo jak poprzednio, tak i tutaj, no będziemy wypełniali żwirem na miejscu, bo
Nie ma sensu tracić czasu, tylko... A, dobra, bo myślałem, że mi żółte linie zniknęły, ale widzę, że są, to dobrze. Dobra, gramol mi się tutaj elegancko. Bardzo dobrze. No i napełni. Żwir, dobra. Trochę to kosztowało, ale trudno. Ciśnijmy. O kurde, widzę, że trochę tego pójdzie. Ja się tam przejmował, nie będę. Ja cię kręcę, trzy wywrotki. Może ja za bardzo tym sypię. Może to trzeba trochę lżej robić, kurde, a nie. Może tak. No nie gadaj, że cztery wywrotki na to pójdą, chłopie. No i kuźwa, i pójdą. Synu, bo ja z torbami pójdę. Dobra, dobra. No dobrze, no jak już tak, to wysyp do końca. No. Okej, okay, no i co? No i teraz mamy ubić ten żwir. No, tak spodziewałem się tego. Dostawą towaru zajmiemy się nieco później, natomiast w obecnej chwili wypożyczymy sobie walec ziemny. Trzeba byłoby odkryć jakiegoś sprzedawcę tutaj. Aj, szybka podróż, kuźwa, coś ty narobił, chłopie, to nie ta literka na padzie. Okej, okay. Wyfiltrujmy sobie to względem właśnie maszyn, które potrzebujemy. I teraz tak, walec ziemny, to tutaj to wszystko widzę, że jest potrzebne. Wywrotka przegubowa, jaka fajna, malutka, czekajcie, ja to myszą zrobię, bo... walec ziemny. A co ty tutaj, nie skategoryzowałeś mi? No patrzcie, taki dziad. No dobra, to jest walec do asfaltu, to jest walec ziemny, to weźmy sobie tego. 1800 wypożyczenie kosztuje. I teraz skocz mi... A to on nie przeskoczył w rezultacie. Tą szybką podróżą. No i teraz sprowadźmy go, słuchajcie, tutaj na plac budowy. No i oczywiście czas rozpocząć ubijanką. Zaraz zobaczymy, bo on do super szybkich nie należy. A takie operacje niestety to już trzeba wykorywać tak troszeczkę porządniej, bo nie chcą zaliczać inaczej. No to zacznijmy. Trochę sobie poubijamy na wizji, resztę zrobię poza wizją. No, sami widzicie, jak to idzie. Jak po grudzie. Ale cóż, za to nam płacą, no to trzeba robić. Ubijanie prawie zakończone. O, no i teraz to już nie prawie, teraz to już zakończone. Elegancko. No dobrze, no to co, to w obecnej chwili my możemy zająć się dostawą. Tylko teraz tak, ja bym zwrócił może wyłaź z tego walca. Chłopie, się kuźwa przyssał. Ja bym zwrócił te maszyny, które mamy wypożyczone. To tylko walec jest wypożyczony. Dobra, reszta nasza. To teraz tak. Popatrzmy sobie na ten plac, zobaczmy, czy gdzieś można byłoby stacjonarnego żurawia postawić, ale widzę, że nie. Tam za tym płotem coś chyba jeszcze będziemy robić, tak myślę, bo teren przygotowany. No to wypożyczmy sobie żurawia, słuchajcie, samojezdnego. Wejdź i żurawik nam się tutaj jak najbardziej przyda. No i co? I tego małego, czy tego dużego wypożyczyć? Wiecie co, tego małego? Albo nie, dużego. Bo nie wiadomo, co później z tym towarem trzeba będzie zrobić. I teraz tak. Wskoczmy sobie do niego.
No tutaj był też komentarz, że tyle odcinków, bla bla bla, a jeszcze nie ogarnąłem, że żurawia można poza placem postawić i sięgnie. Słuchajcie, no ja to rozumiem, no ale pamiętajcie o tym, że każdy gra tak jak chce, więc no, nie wiem, po co to tutaj jakieś takie dziwne teksty, że tyle odcinków, a ja czegoś nie ogarnąłem. No, czasami czegoś rzeczywiście nie ogarniam, bo jestem odporny na jakieś sugestie i tak dalej, no i można mi tłumaczyć pierdolę razy, a ja i tak zrobię po swojemu, nie? Jest to zresztą jak każdy. No dobra. To my tu gadu-gadu, ale teraz trzeba kupić te wszystkie materiały. Daleko ten sprzedawca jest. I niech oni nam to jednak dostarczą. Filtr. Zróbmy tak. To i 915 koszt dostawy. No to dawaj, pewnie, że tak. No i teraz trzeba się troszeczkę pobawić, słuchajcie, żurawikiem. To na pewno gdzieś jeszcze będzie szło. Tylko pytanie gdzie, ale to się okaże. O, znowu mi wyciąga cholera ten teleskop. Nie wiem, to tak mam coś z prawą gałką w padzie, kurde, i mam nadzieję, że nie trzeba go będzie zaraz wymieniać. Dobra. I gdzie ty, synu, idziesz? O, żeby teraz zobaczyć, co jest bardziej podświetlone, chyba tutaj. To chyba to jest odpowiednie miejsce dla niego. I dobra, to jest jedna paleta. Teraz ogarniemy sobie drugą paletę, ona chyba tutaj jest, ale tak po ciemku to wszystko, kurde, wygląda podobnie. I ty pewnie pójdziesz tu. Dobra. I teraz dalej. Co tam dalej mamy po drodze? Worki z betonem, tak? Jedna paletka. I te worki z betonem to tutaj idą. Gotowe. Dalej. Worki do transportu materiałów sypkich, to są te. I wy pójdziecie, moje drogie. O, tutaj. Na sam koniec sobie te siatki zbrojeniowe pozostawiam. Ale też trafimy, na spokojnie. I dobra, jeszcze jednego wora weźmiemy. 22% ukończenia tego zlecenia. Nie jest źle. Oczywiście w jednym odcinku tego nie zrobimy. No ale docelowo to oczywiście wszystko będzie wykonane, także... Nie ma się co przejmować. Pewnie tutaj już wejdzie betonowanie nasze ulubione. Ale cóż począć, no, takie życie. Dobra, teraz dalej. Ostatnia paleta z siatką zbrojeniową. I zaraz coś będziemy prawdopodobnie musieli rozpakować. No pewności nie ma, ale tak myślę, bo zazwyczaj tak było, że coś tam rozpakowywaliśmy. Tak jest też tym razem. Dobra. Na razie żurawia w ten sposób zostawię. Może nie powinienem, nie wiem, cholera. Ale ogarnijmy to. No i trzeba będzie beton wylewać, jestem pewny. Wylej beton. Wylej fontannę.
Rzeczywiście coś się z tą gałką dzieje, słuchajcie, bo ta kamera chodzi, kurczę, no, cały czas. Ja nie ruszam gałki, a kamera chodzi. No trudno. Dobrze. To w takim wypadku będziemy potrzebowali oczywiście co? Oczywiście cały zestaw, czyli pompa i grucha. Ja w takim razie muszę zresetować żurawia i go trochę przestawić. Czyli, aha, zobaczcie, tam nam się odblokował ten plac. Mówiłem, że tam coś będzie. Tylko nie wiedziałem, że w tym zleceniu. Myślałem, że to będzie może w kolejnym zleceniu. Ale okej, no można i tak. Żurawia sobie na razie ogarniemy tutaj. No i czas na zakup maszyny. Nie zakup, wypożyczymy. Zapomniałem, że pieniędzy nie ma. No i dobra, zobaczmy. Poprzednio korzystaliśmy z zestawu Scani, a wy sugerowaliście w komentarzach pompę Duffa na Duffie, nie? To zróbmy tak, weźmy sobie tę pompę, ok, i do tego betoniarkę też może być w sumie ten Dawik, czemu nie? Dobrze, no i tak, pierwsza zasadnicza kwestia to pompa. Ją sprowadzimy najpierw, tak się oto prezentuje, całkiem ładna, a może sobie kupimy później na własność taką. Kto wie, no zobaczymy jak się będzie spisywała. I na plac budowy zapraszamy. No i gdzieś ją teraz by wypadało ustawić. Chyba, wiecie co, chyba tutaj będzie dobra miejscowa. To ta, właśnie z powrotem, ty. Dobry ty. Rozstaw się. Jaki pająk! A, bo tak, wy pisaliście o tym, że ta pompa, tam jeden z widzów pisał, że jedna, że ta pompa, ona wymaga więcej miejsca do rozstawienia. No taki pająk, kurde, rzeczywiście. Ale podobno jest lepsza. No dobra, i otwórz mi zbiornik. Elegancko. I teraz przeskoczmy sobie do gruchy. I gruchę również musimy sprowadzić na plac budowy. Dobra, teraz tak, wypełnimy ją betonem. Tutaj sobie już rynienkę przygotuję. A wiecie co, tak nie wiem, może złe wrażenie odnoszę, ale odnoszę, że ta rynna tutaj jest. Patrzcie, kurde, widzicie, gałka chodzi cały czas, pierdziele to. Normalnie, co za mogiel. Że ta rynna jest dłuższa niż w Scani, którą posiadaliśmy. Musiałeś w te palmy przydupczyć, chłopie, tak? Jakieś heble nie takie. No i teraz jak ty chcesz to zrobić? Jak ty chcesz tam podjechać? Ty tam podjedziesz w ogóle? Tak, ona jest zdecydowanie dłuższa, ta rynienka. No dobra, lejemy. Tutaj beton lejemy i przeskakujemy teraz do pompy. No i zobaczmy. Ale tutaj to ja już się pobawię na klawiaturze. Zawsze lubiłem, jak się ta pompa rozkłada w Scani, to zobaczmy jak w Duffie. To jest całkiem przyzwoicie. Ładnie to wygląda. O, ty synu. Ty to po prostu normalnie jesteś tak długa, że ja chyba tam do fontanny sięgnę nawet. I możemy to sprawdzić. Kurde, patrzcie. Tu nawet tam za fontannę jeszcze sięga. Ale jaja, dobrze. Dobra porada, dziękuję bardzo. Faktycznie ta pompa nam się bardziej przyda. Ta pompa się nam bardziej przyda i... No i fakt, mimo tego, że ona potrzebuje zdecydowanie więcej miejsca do rozłożenia, ale możesz... O! To... będziemy starali się... znajdować takie punkty, gdzie
gdzie tę pompę będzie można spokojnie rozstawiać. Tym bardziej, że ramię ma takie długie, że spokojnie wszędzie powinienem sięgnąć bez większych problemów. No ale to w zależności od wysokości budynku. Kurde, tam 2%. Weź tutaj polej, chłopie. Poważnie, żeś to zrobił? Co to tak dokładnie trzeba? O, o, o. Tu jeszcze wylej. To będzie 1%. Elegancko. No i dobra, fontanna gotowa. I teraz tak. I teraz do góry mi z tym. Badzie wiem. Tu musimy lać. Też wydaje mi się, że z większej wysokości możemy sobie wylewać ten beton. Znaczy, w normalnych warunkach to ja bym zrobił tutaj cięcie, ale z racji tego, że mamy całkowicie nowy zestaw do betonowania, no to chciałbym, żebyście zobaczyli, nie? A jeszcze jakiś pies mi tu szczeka, kuźwa. Nie mój. Dobra, lej, synu. Punktowo bardziej, żeby tego betonu nie marnować na wylewanie niepotrzebne. O, tutaj to tak cienko poszło, to dolejmy. Dopiero 10%, ale jaja. Ciekawy jestem, jaki tutaj margines będzie, może nie tyle błędu, co no, niedopracowania? Nie wiem, jak to nazwać. Ale w każdym razie chodzi mi o to, ile tego betonu będziemy musieli wylać, zanim nam to zaliczą, czy jakoś tutaj... To już jest 15%. To teraz rzecz jest tego typu, czy... Wszystko musimy jakoś tak wylewać w 3/4, załóżmy, czy przy połowie już będzie to zaliczone, ale chociaż w połowie to ja wątpię, raczej ciut więcej. No zobaczymy. Już tak na bazie doświadczeń próbuję to przeliczyć, ale różnie bywa. No, synek. Tutaj dolej. To jest, czekajcie, co to może być? To chodniki będą, czy? Daj do góry, żeż, patrz, kuźwa. Ale dalej twierdzę, że betonowanie to jest coś, czego nie lubię. Mimo tego, że fajniejszy zestaw. Dobra, tutaj też trzeba wylać elegancko. Pytanie, czy jeżeli chodzi o gruchę, to tam też jest większa pojemność tej gruszki, czy w tym zestawie DAFA, czy to tak samo, bo leje ten beton, leje, a to końca nie widać. Dobra, jeszcze tutaj kawałek. Okej, okay. No i sięgnijmy może teraz tam. No, synek, dawaj. Kurde, coś jakiś oporny. Dobra, ładnie tutaj postaramy się to wylać. 45%. Oczywiście tych procesów betonowania to nie będziemy pokazywali non-stop o tako jak teraz. To jest tylko raz. A później będą cięcia robione. To wszystko z okazji nowego zestawu. Tylko i wyłącznie. Natomiast jesteśmy już na półmetku. A zresztą, no też jakby pokazując to, no to wy możecie zobaczyć, jak to długo trwa, nie? Jeszcze maszyna nie współpracuje ze mną tak, jak ja bym sobie tego życzył.
Śmerdają mi się te przyciski. Dobra, a czemu ona się kuziwa? To, bo ja na klawiaturze teraz operuję, ale pad też działa, więc o, tutaj kwestia pada jest właśnie. Tam gała chodzi i mi opuszcza tutaj to. Do góry, kuźwa. Ja ci poopuszczam, ciulu. No to chyba padzik do wymiany, proszę państwa, niestety. Chyba, że macie jakieś patenty na pady, jakie tam naprawiać. No dobra, w końcu ten beton się skończył w gruszce, więc trzeba ją zatankować jeszcze raz. Ale powiem wam, że ta grucha mi się nawet chyba bardziej podoba niż Scania. Dobra, lecimy z koksem dalej. Ach no, opuszcza mi kuźwa, no. Tam nie dolałem w jednym miejscu. Się tak zastanawiam, bo to już 80%, to chyba nie ma co się tam wygłupiać i manewrować, żeby to dolać. O, ale synu, gdzie lejesz, kuźwa? Lej tu, gdzie trzeba. Dobra. I teraz, gdzie by tutaj jeszcze machnąć? Myślę, że tutaj by można było machnąć spokojnie. Czekajcie, wiecie co, ja może panem trochę pooperuję, bo... O. Nie, no dalej opuszcza. Nic z tym nie zrobimy. No cóż. Ale trzeba przyznać, że fajna miejscuwa tutaj, jeżeli chodzi o plażę. Lubię takie właśnie promenadki nadmorskie. Więc to zlecenie to całkowicie mój klimat. Gdyby jeszcze tylko można było normalnie pracować. Teraz to ja składam tutaj klawiaturą. To akurat nie ma się czym przejmować. Jeszcze 5%, słuchajcie, i koniec tego betonowania. A on mi go rozkłada, ja go... Pat mi rozkłada to ramię, ja go klawiaturą składam, on mi rozkłada. Jaki siusiak normalnie. No dobra, patrzcie, to samo chodzi, kuźwa, automatyka pełna. No dobra, to teraz tak, złóż mi tego pajączka, o. Ktoś chłopie zarządził. No i co, odsuniesz się od gruchy? Nie odsuniesz się od gruchy, dobra. No najpierw gruchę zabierzmy. A, też się nie odsunie. A, odsuniesz się, dobrze. Ja już się bałem. Dobra. Grucha zabrana. Jeszcze tylko pompa. I 37%, proszę państwa, ukończenia tej budowy, tego zlecenia. No i w tej chwili przyjdzie nam dostarczać materiały budowlane. Nie, dostarczać piasek i rozładowywać. No dobrze. Ale to, proszę państwa, zrobimy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy oczywiście zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.